Connected. User entered your channel. Channel switch. Siema, siema. Jesteś? Aha, okej, dobra. Dobra. Nie mam hotkeya ustawionego, więc będzie mnie cały czas słychać. Dobra. Ogarniemy. Mikrofon muted. Witamy na Kryterium Asów w Bydgoszczy. Przed nami pierwszy bieg zawodów. Wystartujemy bez... A jednak wszedł na hosto. Mamy to. Startujemy. Mały błąd z torem, ale już będziemy to naprawiać. I startujemy. Mateusz Dziopa, Jakub Fordon, Bartosz Szymeczko, Darek Wachowicz. Ciekawa bardzo obsada. I zobaczymy, kto z tej czwórki... No, Darek Wachowicz największym faworytem, pozostała trójka. Dość mniej doświadczeni zawodnicy i zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Będzie wszystko dobrze widać. Ruszyli ze startu. Darek świetnie, już po pierwszym łuku prowadzi. Za nim Mateusz Dziopa, Bartek Szymeczko, a ostatni na ten moment Fordon. Najlepsze rozpoczęcie dla Darka, jakie mógł tylko sobie wymarzyć, z czwartego pola. Fordi się przesuwa. Teraz już będzie drugi. Wachowicz wygra ten bieg, Fordon czy utrzyma za swoimi plecami pozostałą dwójkę ze żniwiarzy? Wachowicz, Szymeczko, Fordon, Dziopa.
Pierwszy bieg wygrywa Darek Wachowicz przed Kubą Fordonem, Mateuszem Dziopą i Bartkiem Szymeczko. Czekajcie, bo coś mi się pomieszało, albo jestem ślepy. Tak, byłem ślepy jednak. A więc Wachowicz, Szymeczko, Fordon, Dziopa. Taka była kolejność ostateczna biegu pierwszego. Przechodzimy więc do biegu drugiego. Biegu drugim. Zobaczymy Patryka Krawczuka, Daniela Roszaka, Artura Jabłońskiego i Kamila Tokarczyka. Więc dwójka z SW kontra dwójka z SO. Krawczuk, Roszak, Jabłoński, Tokarczyk. Ruszamy z biegiem numer 2. Krawczuk, Roszak, Jabłoński, Tokarczyk. Zobaczymy, czy znowu czwarte pole pojedzie. No, jedzie z niego Tokarczyk. Bardziej Roszak, Jabłoński w tym biegu pojadą. Będzie powtórka. Krawczuk, Roszak, Jabłoński, Tokarczyk. Ostrzeżenie dla Krawczuka w tym biegu. Kolejny wyjazd będzie wiązał się z wykluczeniem. Ruszyli. Przejechali pierwszy ługa, więc ten bieg już się zakończy na pewno w tej odsłonie. Jabłoński przed Tokarczykiem, Roszak trzeci. A więc... Mieliśmy przerwę serwera, niestety nie było to... Krawczuk, Roszak, Jabłoński, Tokarczyk. Roszak na prowadzeniu przed Tokarczykiem. Teraz Jabłoński wychodzi na drugą pozycję. Będzie przed Krawczukiem. Tokar jest trzeci. Ostatnia powtórka biegu drugiego.
Przepraszam, ale tutaj lekkie emocje niepotrzebne się wkradają. I ja też się zaczynam denerwować. Krawczuk, Roszak, Jabłoński, Tokarczyk. Roszak wystartował przed Jabłońskim. Ostatni jest Tokar. Krawczuk w ogóle nie wystartował. Będzie miał wpisaną taśmę. Tokarczyk poza torem. Jadą sami Roszak z Jabłońskim. Roszak wygrywa bieg przed Jabłońskim. Tokarczyk, Krawczuk nie dojechali. Stoba, Kordalewski, Adam Antosik, Mateusz Gajkowski. Mamy już całą czwórkę na serwerze. Stoba, Kordalewski, Antosik, Gajkowski. Stoba, Kordalewski, Antosik, Gajkowski. Ruszyli ze startu. Najlepiej Gajkowski, który jest na prowadzeniu. Za nim Stoba, więc dwaj rezerwowi dzisiejsi. Stoba źle odbił, przecina prowadzenie Gajkowskiego przed Kordalewskim. Trzeci jest Antosik. Teraz Stoba wyszedł na trzecią pozycję. Będzie walka do końca o jeden punkt. Gajkowski, Kordalewski, Antosik przecina Stobę. A więc mamy jasną sprawę. Ostatni bieg to był na tym serwerze niestety.
Przepraszamy, mamy chwilowe problemy techniczne. Ale już wracamy do zabawy. Czwarty bieg. Mateusz Gutman, Łukasz Frica, Kuba Koseda, Filip Sokołowski. Gutman, Frica, Koseda, Sokołowski. Gutman, Frica, Koseda, Sokołowski. Bieg czwarty, wracamy do zawodów. Część główna, już nie będziemy tutaj nic kombinować, jedziemy na tym, co jest. Niestety problemy techniczne, 15 minut pierwsza seria, to zbyt zdecydowanie za długo. Gutman utrzyma wszystkich rywali za plecami, jest na prowadzeniu. Powinien dowieść to, jeśli będzie jechał tak, jak jedzie. Za nim jest Frica, ale teraz błędy popełniają. Gutman jest pierwszy przed Sokołowskim, za nim Koseda i na ostatnim miejscu Frica. Gutman dał się wepchnąć Kosedzie i teraz może spaść nawet na czwartą pozycję. Sokołowski na prowadzeniu, Koseda drugi, trzeci Mateusz Gutman. Wygrywa Sokołowski przed Kosedą i Mateuszem Gutmanem. Przechodzimy do biegu piątego, w którym zmierzą się Filip Sokołowski, Mateusz Dziopa, Patryk Krawczuk, Adam Antosik. Mamy komplet, cała czwórka jest już na serwerze, a więc Filip Sokołowski, Mateusz Dziopa, Patryk Krawczuk, Adam Antosik. Po pierwszej serii ci zawodnicy. Filip Sokołowski miał trójkę, Mateusz Dziopa razem z Patrykiem Krawczukiem 0, a Adam Antosik przywiózł 1 punkt za, będąc za Kordalewskim, który zdobył 2 i 3 punkty były w tym biegu dla Mateusza Gajkowskiego. Startujemy. Sokołowski utrzymał rywali za plecami, Krawczuk wyjechał sam. Sprawdzamy. Czy Krawczuk faktycznie wyjechał sam? Będzie nam do tego potrzebne nagranie. Już mamy nagranie. Tak, Krawczuk sam wyjechał, sam znalazł się poza torem. A więc jedziemy bez Krawczuka w tym biegu. Sokołowski, Dziopa, Krawczuk, puste pole i Antosik z czwartego. A więc już jak dojadą, to każdy będzie miał punkty. Zobaczymy, czy będzie się układało to tak samo jak w poprzednim. Dziopa nie wyjechał sam.
Sokołowski, Dziopa. Puste pole na... Puste miejsce na trzecim polu startowym i Adam Antosik z czwartego. Ruszyli. Sokołowski przed Dziopą, Antosik przecina i będzie teraz prowadził. Zdecydowanie dostał dobrej prędkości, wychodząc z pierwszego łuku. I czy dowiedzie tą trójkę? Dziopa jedzie ostatni. Antosik przed Sokołowskim. Sokołowski napędził się, chciał przeciąć, ale Antosik dobrze trzyma tutaj pozycję. Bardzo dobrze trzyma krawężnik. I teraz Sokołowski przednie, ale nie dał rady. Nie dał rady. Antosik dowiezie trójkę przed Sokołowskim. Trzeci będzie Mateusz Dziopa. Frica, Stoba, Fordon, Jabłoński. Bardzo ciekawy bieg. Frica, Stoba, Fordon, Jabłoński. Frica, Stoba, Fordon, Jabłoński. Szósty bieg zawodów. Jabol to jeden z faworytów do wygrania całych zawodów. Musi zbierać punkty. W pierwszym biegu by miał ich dwa. Fordon jeden, a Stoba z Fricą po zero. Teraz mają okazję do rehabilitacji z pierwszych dwóch wewnętrznych pól. Jabol dobrze wszedł pod łokieć i wyprzedził Fricę. I jest teraz na prowadzeniu. Jabłoński przed Fricą, trzeci Stoba. Fordon już poza torem. Jabłoński na prowadzeniu. Za nim jest Frica. Blisko siebie, wszyscy w kontakcie. Jabol popełnia błąd, spadnie nawet na trzecie miejsce teraz. Stoba na prowadzeniu przed Jabłońskim, trzeci Frica. I tak dojechali. Stoba, Jabłoński, Frica. A przed nami siódmy bieg zawodów. Siódmy bieg. Bardzo mocna stawka. Jedna z najmocniejszych. Jeszcze raz. Kordalewski, Gutman, Roszak, Szymeczko. Kordalewski, Gutman, Roszak, Szymeczko. Zobaczymy, kto wyjdzie z tego biegu zwycięsko. Mamy komplet zawodników na serwerze, a więc przechodzimy do biegu numer 7. Kordalewski, Gutman, Roszak, Szymeczko. Bardzo ważny bieg dla układu tabeli. Zobaczymy. Kordalewski, Gutman, Roszak, Szymeczko. Już wszyscy ustawieni na starcie.
Nieruchomo. I wystartowali. Kordek utrzymał rywali za plecami. Dał jednak wejść pod łokieć Roszakowi i on na drugim okrążeniu jest pierwszy. Nadal prowadzi Roszak. Za nim Szymeczko. Trzeci jest Mateusz Gutman, na ostatnim miejscu jest Kordalewski. Roszak prawdopodobnie to dowiezie, już ma bardzo dużą przewagę. Drugi będzie Szymeczko. A więc 3 punkty dla Roszaka, 2 dla Szymeczki, 1 dla Gutmana. I przechodzimy do biegu ósmego. Ósmy bieg. Darek Wachowicz, Kamil Tokarczyk, Mateusz Gajkowski i Kuba Koseda. Znowu mocna obsada. Mocna obsada, w której Tokarczyk miał problemy w pierwszym swoim starcie. Jako jedyny zanotował 0 punktów. I zobaczymy. Wachowicz, Tokarczyk, Gajkowski, Koseda. Takie będzie ustawienie na starcie biegu numer 8, czyli kończącego drugą serię. Prawie będziemy na półmetku i minęło 27 minut. Słaby czas, natomiast wiem, że w drugiej części na pewno przyspieszymy tych zawodów i myślę, że do 21:30 skończymy. Wachowicz utrzymał rywali za plecami, Gajkowski wyjechał. Myślę, że nie będzie powtórki tutaj, objedziemy to do końca, natomiast Wachowicz sam wyjechał. Tokar przed Kosedą. Tokar przed Kosedą. Zawodnik Sterka jest outsiders. Jak już jedzie po punkty, to od razu po 3, ale teraz dał wejść Kosedzie pod łokieć. Koseda, Tokar, tak skończyli. Ale będziemy oglądać powtórkę. Już oglądamy powtórkę, czy Gajkowski. Gajkowski tam już się nie musiał pchać. Nie ma powtórki, wynik biegu utrzymany, czyli Koseda przed Tokarem. Po dwóch seriach prowadzi Roszak, 6 punktów. Po 5 mają Sokołowski z Kosedą. 4 Antosik, Jabłoński, Szymeczko, a 3 punkty Stoba i Gajkowski. To jest podstawowa ósemka. I zaczynamy. Przechodzimy do biegu 9. Jabłoński, Koseda, Dziopa, Kordalewski. Jabłoński, Koseda, Dziopa, Kordalewski. Zawodnicy ustawieni na starcie. Cała czwórka gotowa już. Sędzia puszcza.
Jabol na prowadzeniu przed Kosedą, trzeci jest Kordek, a na końcu Mateusz Dziopa, który walczy. Jabol, bardzo duża przewaga. Drugi Koseda, trzeci Kordalewski. I jak? Jabol, Koseda, Kordalewski. Przechodzimy do biegu 10. W biegu 10. Mateusz Gajkowski, Patryk Krawczuk, Mateusz Gutman, Kuba Fordon. Gajkowski, Krawczuk, Gutman, Fordon. Wszystko już gotowe do startu. I ruszamy. Gajkowski, Krawczuk, Gutman, Fordon. Zawodnicy już. Gajkowski, Krawczuk, Gutman, Fordon ruszają, ruszyli. Gajkowski na prowadzeniu przed Krawczukiem. Goldi na pewno nie zostawi tak tego. Już jest przed Krawczukiem. Bardzo dobry atak. Zamarkował pójście do szerokiej, a wszedł pod łokieć. Gajkowski popełnia błąd. Będzie chciał go wyrzucić Goldi. Nie daje rady. Gajek wchodzi mu pod łokieć, ale na pewno Goldi nie złoży broni. Gajek przed Goldim. Trzeci jest Krawczuk. Czy tak dojadą do mety? Goldi odbija, będzie szedł szeroko, nie będzie już markował tutaj, będzie chciał i wychodzi i Gajek podwójna strata, bo jeszcze za Fordonem dojeżdża do mety. Niesamowity bieg, bardzo, bardzo dużo emocji. Fordi z trzeciego miejsca, z czwartego nawet, przedostał się na drugie. Przechodzimy więc do biegu 11. W biegu 11 Kamil Tokarczyk, Adam Antosik, Bartek Szymeczko, Łukasz Frica. Tokarczyk, Antosik, Szymeczko i Frica. Ta czwórka pojedzie w biegu numer 11. Bieg numer 11. Tokarczyk, Antosik, Szymeczko i Frica. Ruszyli, ruszyli. Tokarczyk przed Antosikiem. A więc tak jakby ruszyli ze startu. Antosik świetnie teraz przed Tokarem. Zobaczymy, czy utrzyma to prowadzenie. Wyjechał, wyjechał na prowadzeniu Tokarczyk. Szymeczko teraz jest przed Tokarczykiem, trzeci jest Frica. Szymeczko, bardzo dobrze jedzie Bartek w tym turnieju. Zobaczymy, czy tak dojedzie do końca. Raczej tak, bo bardzo duża przewaga już. Szymeczko przed Tokarczykiem.
Dał radę Tokar! Tokar, Szymeczko, Frico! Tokarczyk, Szymeczko, Frico! Ostatni bieg trzeciej już serii. Ostatni bieg trzeciej już serii. Filip Sokołowski, Darek Wachowicz, Adam Stoba, Daniel Roszak. Bardzo dobry, mocny może być bieg. Sokołowski, Wachowicz, Stoba, Roszak. Wszyscy bardzo dobrze punktują. Sokołowski, Wachowicz, Stoba, Roszak. No naprawdę. Stawka bardzo, bardzo mocna. Sokołowski z Roszakiem jeszcze dzisiaj się spotkają w meczu na terenie Warriors, a Stoba, Wachowicz, zawodnicy JDR. Lecimy! Nie ma na co czekać. W górę wszystkie ręce, jak to w jednej z piosenek Disco Polo. Sokołowski, Wachowicz, Stoba, Roszak. Mocna obsada i ruszamy! Ruszamy, Sokołowski utrzymał rywali za plecami, Wachowicz jest za nim i teraz będzie bronił się przed Roszakiem. Wachowicz świetnie pod łokieć Sokołowskiemu i teraz musi to mądrze rozegrać, jeśli chce dowieść tą trójkę. Roszak chciał wejść pod Sokołowskiego, nie dał rady. Ostatni jest Stoba i to dość daleko z tyłu. Sokołowski będzie wchodził pod Wachowicza. Wachowicz świetnie teraz odbił, nie dał się przeciąć. Jest pierwszy. Drugi prawdopodobnie jest Roszak, z tego co mi się wydaje. Tak, Roszak i teraz wyjdzie i Wachowicz stracił dwie pozycje na jednej prostej, ale odrobił. Roszak, Wachowicz, Sokołowski. Po trzeciej serii Roszak 9 punktów, Koseda 7, Jabłoński 7, Sokołowski 6. Tyle samo co Szymeczko i Wachowicz, Gutman, Tokarczyk po 5. Ta trójka ostatnia, Wachowicz, Gutman, Tokarczyk po 5. Będzie walka do końca na pewno o te 6 miejsc, w sumie 4, które dadzą półfinał od miejsca 3 do 6. Dwójka już będzie czekała w finale. I zaczynamy czwartą serię. Roszak, Gajkowski, Frica, Dziopa. Roszak, Gajkowski, Frica, Dziopa. No pierwsza dwójka będzie walczyła na pewno o półfinały cały czas, więc zobaczymy. Już ustawieni na starcie. Pierwsza dwójka zdecydowanie ma bardziej powody do walki. Roszak świetnie wystartował, nie dał Gajkowskiemu wejść, nie da wejść też pod łokieć. Frica wejdzie pod Gajka. Bardzo dobrze Łukasz tutaj, ale potem popełnia błąd, dał jeszcze wejść pod łokieć Dziopie. Nie dał się przeciąć Gajek Fricy teraz. Roszak ucieka Gajkowskiemu i myślę, że nie odda już tego prowadzenia. Daleko, daleko z przodu Roszak. Gajkowski musi uważać jeszcze ten jeden łuk przed Fricą, ale nie dał się. Czyli Roszak, Gajkowski, Frica, Dziopa. Przechodzimy do 14 biegu. Fordon, Sokołowski, Tokarczyk, Kordalewski. No, Kordalewski 3 punkty w 3 startach, a więc nie najlepiej zaczyna się ten sezon dla Kordka. Jest to pewnego rodzaju zaskoczenie. Czekamy jeszcze tylko na serwerze, na Kubę Fordona już się pojawił, a więc będziemy ruszać dosłownie za 10 sekund. Fordon, Sokołowski, Tokarczyk, Kordalewski.
Bardzo dobra obsada tego biegu. Trzech zawodników, którzy myślę, że jeszcze wciąż mogą myśleć o półfinałach. I zobaczymy. Fordon, Sokołowski, Tokarczyk, Kordalewski. Myślę, że Fordon nie jest prosta tej presji. Zobaczymy, jak po pierwszym łuku wystartowali. Czy utrzyma rywali za plecami? Utrzymał, to już jest duży sukces. To już jest duży sukces, bo z pierwszego pola trzeba właśnie tak startować. Fordon wyjechał sam, nie wytrzymał presji, czyli to, o czym mówiłem. Doświadczenie jednak tutaj dużo nam mówi. Tokar świetnie, Tokar prowadzi przed Sokołowskim. I Kordek znów trzeci, znów trzeci. Tokarczyk przed Sokołowskim i Kordalewskim. Tokarczyk przed Sokołowskim i Kordalewskim. Zgrabnie przechodzimy do biegu numer 15, w którym to Koseda, Szymeczko, Stoba, Krawczuk. Koseda, Szymeczko, Toba, Krawczuk. Mamy całą czwórkę już. Za 10 sekund wystartuje bieg numer 15, a więc przedostatni w czwartej serii startów. Koseda, Szymeczko, Stoba i Krawczuk. Krawczuk na razie jako jedyny z tej stawki bez punktów. Nie dał rady jeszcze zdobyć punktu. No i teraz ma najtrudniejsze czwarte pole, choć niektórzy z niego wygrywali dziś już. Zobaczmy. Szymeczko bardzo dobrze dziś jedzie. Czy tak dalej będzie? Tak, jest na prowadzeniu teraz przed Kosedą. Krawczuk już ostatni. Szymeczko będzie walczył z Kosedą. Bardzo blisko cała trójka ze Stobą jeszcze. Stoba kontroluje na razie tutaj przebieg. Nie odbije. Szymeczko świetnie, świetnie odbił pierwszy łuk trzeciego okrążenia. I jest na prowadzeniu, to jest pewne. Szymeczko przed Kosedą. Koseda teraz dba bardzo dobrze przeciął i musi utrzymać Szymeczkę za plecami. Krawczuk przed Szymeczką. Stoba ostatni. A więc wygrywa bieg Koseda przed Krawczukiem, Szymeczką i Stobą. Stoba po dobrym początku. Teraz troszkę słabiej. I czas na bieg kończący czwartą serię. Czwartą serię. Bardzo dobre nazwiska. Adam Antosik, Artur Jabłoński, Darek Wachowicz, Mateusz Gutman. Brakuje nam jeszcze na serwerze tylko i wyłącznie Jabola. Ale już jesteśmy w komplecie. Cała czwórka już na serwerze. Łyka wody. I teraz emocje niech sięgną zenitu. Antosik, Jabłoński, Wachowicz i z czwartego pola Mateusz Gutman. Mateusz Gutman poprosił o możliwość przelogowania się. I teraz Adam Antosik, Artur Jabłoński, Darek Wachowicz, Mateusz Gutman. Cała czwórka bardzo dobrze jedzie w tych zawodach i dla każdego będzie to niesamowicie ważny bieg.
Antosik, Jabłoński, Wachowicz, Gutman. Antosik bardzo dobrze wystartował, jest przed Gutmanem. Trzeci Jabol trzyma Darka Wachowicza. Darek Wachowicz jest ostatni. Antosik na zdecydowanym prowadzeniu przed Goldim i wyjechał znowu po raz kolejny w tym samym miejscu. Goldi prowadzi, nie, drugi jest chyba Wachowicz, a wyjeżdża Jabłoński. Gutman z Wachowiczem tylko dojadą. Gutman z Wachowiczem dojechali. 3 punkty i 2 punkty dla wyżej wymienionych. Po 4 seriach prowadzi Roszak z kompletem, Koseda ma 10 i ta dwójka raczej już wchodzi do finału, bo nie wierzę, żeby tutaj coś im się jeszcze stało. Sokołowski, Gutman, Tokarczyk, Jabłoński, Szymeczko, Wachowicz, Gajkowski. Wszyscy są blisko siebie, a przed nami 5 seria, ostatnia już startów, która wszystkim nam zdecyduje. Dziopa, Tokarczyk, Gutman, Stoba. Dziopa, Tokarczyk, Gutman, Stoba. Tej czwórki Tokarczyk i Gutman mają jeszcze realną szansę na awans i myślę, że nie będą szli na noże, bo tutaj teraz każdy jeden mały punkcik może zdecydować o wszystkim. A są koło siebie na starcie. Tokar z drugiego, Gutman z trzeciego i będzie to bardzo, bardzo ważny bieg. Wystartowali Goldi przed Tokarczykiem na ten moment. Jeśli dowiezie trójkę, to spokojnie będzie już w półfinale. A przy zerze Kosedy nawet może myśleć o bezpośrednim starcie w finale. Goldi na prowadzeniu. Drugi jest Stoba. Tokar może się wyeliminować z półfinałów, jeśli dowiezie tylko jeden punkt. Będzie mu ciężko. Goldi na prowadzeniu przed Stobą. Stoba oby tylko nie wypadł, jeśli mówimy w kontekście tego, żeby dojechał poważne 2 punkty. Goldi, Stoba, Tokarczyk, Dziopa. Przechodzimy do 18 biegu, w którym pojadą Adam Antosik, 4 punkty do tej pory, Kuba Fordon, Daniel Roszak i Kuba Koseda. Antosik, Fordon, Roszak, Koseda. Antosik, Roszak, Fordon. Antosik, Fordon, Roszak, Koseda. Roszak już ma bezpośrednie miejsce w finale, tylko teraz zależy, czy będzie wybierał jako pierwszy. Jeśli będzie przed Kosedą w tym biegu, to na pewno będzie wybierał pole jako pierwszy w finale. I zobaczmy. Antosik na prowadzeniu. Roszak za nim. Sam wyjechał Antosik. Po raz trzeci w tym samym miejscu na pierwszym łuku. Coś jest nie tak, że jeszcze tego nie odkrył w momencie, gdy Roszak chce wygrać z kompletem rundę zasadniczą.
I na razie przed Kosedą, trzeci jest Fordon, drugi Koseda. Koseda, no i co on teraz zrobił? Roszak pierwszy, Fordon drugi, Koseda trzeci. Jedziemy bez Adama Antosika, ten bieg, który wyszedł po prostu z serwera podczas gdy wyjechał. Mają zawodnicy do tego prawo, by powtórzyć bieg. Fordon, Roszak, Koseda. Ruszyli. Fordon na prowadzeniu, przed Roszakiem trzeci jest Koseda. Fordon, Roszak, Koseda. No na ten moment Koseda jest poza pewnym finałem, bo jeszcze coś może się tam zmienić w czołówce. Roszak chce za wszelką cenę wygrać. Nie myśli o Kubie w ogóle, ale to chociaż fair wobec innych zawodników z całego turnieju. Fordon wygrywa bieg przed Roszakiem i Kosedą. Trzy trójki Gutmana i na ten moment to on jest w finale bezpośrednio. Może te szyki po... Nie, już nie może. A więc mamy pewnie pewną sytuację. Roszak z Gutmanem są już w finale. I to jest pewne. Przechodzimy więc do biegu 19. Bieg 19. Szymeczko, Gajkowski, Sokołowski, Jabłoński. Cała czwórka już na serwerze i za chwilę ruszamy, ruszamy z tym biegiem. Przedostatni bieg fazy zasadniczej. Szymeczko, Gajkowski, Sokołowski, Jabłoński. Bardzo ważny bieg. Wszyscy walczą jeszcze o półfinał. Tutaj wszystko się może zdarzyć i to jest naprawdę bieg decydujący dla każdego z tej czwórki. I nie będzie tu odpuszczania, nie będzie tu zabawy. Każdy pojedzie na maksa. Szymeczko, Gajkowski, Sokołowski, Jabłoński. Ruszyli, ruszyli, proszę Państwa. Gajkowski pierwszy jest w tym momencie. Szymeczko odszedł od krawężnika i to był bardzo duży błąd, bo spadł na ostatnią pozycję. Gajkowski na drugim okrążeniu nadal prowadzi. Jest przed Sokołowskim. Trzeci Szymeczko, Jabłoński spadł na ostatnią pozycję. Nie będzie się raczej liczył w tym biegu, ale błąd popełnia Szymeczko, do którego zbliżył się Jabłoński. Gajkowski z Sokołowskim walczą o trójkę. Na ten moment Gajek przed Sokołowskim. Ciekawa sytuacja i chyba Gajek. Chyba Gajek. Nie wiem, kto był trzeci teraz przez to. A więc mamy jasną sytuację. Jabol na trzecim miejscu, czwarty był Szymeczko. A więc 3 punkty Gajek, 2 Sokołowski, 1 Jabłoński, 0 dla Szymeczki. Bardzo, bardzo dobry bieg. Wachowicz potrzebuje jednego punktu, żeby być w półfinale.
Krawczuk, Frica, Kordalewski, Wachowicz. Krawczuk, Frica, Kordalewski, Wachowicz. Cała czwórka już pod taśmą maszyny startowej. Darek Wachowicz potrzebuje jednego punktu do tego, by być w półfinale. Lepszy bilans, lepszy pojedynek z Jabłońskim, który aktualnie jest na szóstej pozycji. I wystartowali. Wachowicz jest na pierwszej pozycji, przed Kordalewskim. Trzeci jest Krawczuk, czwarty jest Frica. Co tu się stało teraz? Kordalewski przed Krawczukiem i Wachowiczem. Wachowicz jeszcze na Krawczuka atak, ale nie udany. Kordalewski, Krawczuk, Wachowicz. A więc mamy sprawę jasną. Tokarczyk, Gajkowski, Jabłoński, Wachowicz. Nie Jabłoński. Sokołowski, Tokarczyk, Gajkowski, Wachowicz. Koseda, Sokołowski, Tokarczyk, Gajkowski. Koseda wybrał pole A, Sokołowski B, Tokarczyk C, Gajkowski D. Za 10 sekund startujemy. Koseda, Sokołowski, Tokarczyk, Gajkowski. O dwa miejsca w finale. W finale, w którym są już Daniel Roszak i Mateusz Gutman. Czy Tokar po raz drugi z rzędu będzie w finale? Bo drugi z rzędu, bo ostatnio był turniej gwiazdkowy, który wygrał. Koseda prowadzi przed Tokarem. Tokar już wszedł mu pod łokieć. Teraz Koseda mu się tym rewanżuje tym samym. Koseda jest przed Tokarem. Tokar odbił. Gajkowski już wyeliminował Sokołowskiego. Sokołowski poza torem. Tokar prowadzi przed Gajkowskim. Gajkowski przed Kosedą w tym momencie. Tokar na ostatniej pozycji, na trzeciej w tym momencie. Gajkowski 3, Koseda 2, Tokarczyk 1.
Tokarczyk wypadł, a więc Gajkowski z Kosedą wchodzą do finału. Finale pola. Roszak, Gutman, Gajkowski, Koseda. Tak czwórka będzie ustawiona na starcie. Daniel Roszak, Mateusz Gutman, Mateusz Gajkowski, Jakub Koseda. Wszyscy stoją na starcie. I ruszamy. Finał Kryterium Asów. Sezon 03. Inauguracja Ligi Speedway Hacks. Pierwsze zawody. Ruszamy. Goldi wypadł. Będzie powtórka na pewno. Na pewno jest powtórka. Powtórka w czterech. Goldi ostrzeżenie. Roszak, Gutman, Gajkowski, Koseda. Dwóch zawodników Speedway Warriors, jeden zawodnik Wolnych Strzelców, jeden zawodnik z PR Case Outsiders. Ruszyli. Roszak, drugi Gajkowski, trzeci jest Goldi w tym momencie. Goldi już wszedł pod łokieć Gajkowskiemu. Daniel prowadzi i ma coraz większą przewagę. Tu już się nic nie stanie, jeśli chodzi o zwycięzcę. Zwycięzcą będzie Daniel Roszak. Tylko jego własny błąd może zabrać mu zwycięstwo. Daniel Roszak przed Goldim, a trzeci jest Koseda. I tak dojadą, bo są już bardzo, bardzo duże różnice. Daniel Roszak, Mateusz Gutman, Jakub Koseda. Kończymy zawody. Wygrywa je Daniel Roszak. I proszę Cię teraz, Wietnam, żebyś już zakończył transmisję i wyłączył. I mi powiedział, jak już wyłączysz.